Witam wszystkich. Dziś trochę o mieczykach. Ostatnio w jednym z programów usłyszałem, że można w sposób inny niż tradycyjnie rozmnażać te oto kwiaty, mieczyki, a mianowicie ścinając na przykład mieczyka. O, zaraz to zrobię. I tu na nożyczkach podobno przenosi się kod genetyczny mieczyka w tym kolorze. Jeśli po prostu nie wytrzemy tych nożyczek czy noża, to przeniesiemy kod na innego mieczyka, jakbyśmy ciąć, i w ten sposób barwa i kolor mieczyka przejdzie, czyli taki na następny. Chociaż będzie na przykład czerwony, to w przyszłym roku będzie w takim kolorze. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale coś może być, bo w zeszłym roku miałem 5 takich atramentowych mieczyków, a w tym roku mam kilkanaście. Okociły się, czy co? Mówię, kupowałem, było 5. W tym roku jest ich co najmniej 12-13. O, tu są 2 sztuki. Tam dalej mam kolejne. Tu mam kolejne. Pytanie właśnie brzmi, na ile to jest prawda, a na ile jest to fake news? Czyli wymyślone jakieś informacje, że po prostu kod genetyczny po przecięciu kwiatka przenosimy właśnie te jakby rodzaje soków, to jest jakby DNA, na następnego mieczyka, na przykład na tego, i on w przyszłym roku będzie nie pomarańczowy, tylko fioletowy. Co myślicie o tym, czy to jest prawda? Czy tak jak powiedziałem, fake news, czyli zmyślone jakieś informacje niepoparte prawdą, może tak powiem. I tu kolejne kilka sztuk. Tak jak mówię, około 12-13 sztuk jest, a było tylko 5 kupionych. Rozmnożyły się. Także czekam na informację, co ty myślicie, czy to jest prawda, czy jakiś fałsz, że można w ten sposób przenieść kod genetyczny z jednego mieczyka na drugi poprzez ścięcie go czy nożyczkami, czy nożem. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Tak jak powiedziałem, czekam na wasze wiadomości, komentarze, co o tym myślicie.